Rozdział 28 Ani pozwolono siadać w łóżku. Powoli dochodziła do siebie. Wkrótce znów będzie się mogła zająć domem, czytać książki, leżeć bez wysiłku na poduszkach, jeść wszystko, na co przyjdzie jej chęć, siedzieć przed kominkiem, wyglądać na ogród, spotykać przyjaciół, wysłuchiwać pikantnych plotek, z radością witać dni jak lśniące paciorki w naszyjniku roku i włączyć się w nurt barwnego wiejskiego życia. Ania zjadła wyśmienity obiad. Zuzanna przyrządziła dla niej faszerowany udziec jagnięcy. nie rozejrzała się po pokoju i po rzeczach, które kochała. Trzeba będzie kupić sobie nowe zasłonki, wiosenno-zielone albo jasno-złociste. Nowe szafki na ręczniki trzeba będzie postawić w łazience. Potem spojrzała za okno. W powietrzu wyczuwało się coś magicznego – Między klonami można było dostrzec błękitne plamki wody w porcie. Płacząca wierzba na trawniku wyglądała tak, jakby kapało z niej złoto. W górze rozciągały się niebieskie ogrody, a pod nimi ziemia przywłaszczyła sobie jesień, pokrywając się ogromnym bogactwem barw, bladego światła i długich cieni. Drostko gucik kiwał się jak szalony na czubku świerku. Dzieci śmiały się w sadzie, zbierając jabłka, bo śmiech znów wrócił do złotego brzegu. Życie jest jednak czymś więcej niż tylko skomplikowanymi procesami chemicznymi, myślała Ania. Do pokoju weszła ukradkiem Nan, z oczami i nosem czerwonymi od płaczu. Mamusiu, muszę ci o tym powiedzieć. Nie mogę dłużej czekać. Mamusiu, ja. Oszukałam pana Boga. Ania zadrżała z radości, czując dotknięcie malutkich dziecięcych rączek, mogąc służyć radą i pociechą w trudnych problemach dziecięcego życia. Wysłuchała nan, nie dając nic po sobie poznać. Zawsze starała się zachowywać powagę w sytuacjach, które tego wymagały, chociaż potem często śmiała się z Gilbertem do rozpuku. Wiedziała, że Nan jest szczerze zmartwiona, a nawet przerażona. Zrozumiała też, że trzeba będzie porozmawiać z dzieckiem o Bogu. Kochanie, popełniłaś straszną pomyłkę. Pan Bóg się z nami nie targuje. On daje, nie oczekując w zamian nic oprócz miłości. Kiedy prosisz o coś mnie albo tatę, nie żądamy niczego w zamian. Nie targujemy się z tobą. Bóg jest od nas dużo lepszy, wie lepiej od nas, czego nam potrzeba. I nie, nie odbierze ci życia dlatego, że nie dotrzymałam obietnicy? Z pewnością nie, kochanie. Mamusiu, nawet jeśli źle boga rozumiałam, chyba i tak powinnam dotrzymać danej obietnicy. Obiecałam, że to zrobię. Tata mówi, że zawsze powinniśmy dotrzymywać swoich obietnic. Jeśli tego nie zrobię, będę zhańbiona na zawsze. Kiedy wyzdrowieje, pójdziemy tam razem, kochanie. Zaczekam na ciebie przed bramą. Myślę, że spacer po cmentarzu wcale nie będzie straszny. Czy to uspokoi twoje sumienie? Czy nie będziesz się więcej targowała z Bogiem? Nie, obiecała Nan, czując, że rezygnuje z czegoś, co miało wprawdzie swoje złe strony, ale w sumie było dość ekscytujące. Za to wróciła jej radość życia. Pójdę teraz umyć twarz i wrócę, żeby cię pocałować, mamusiu. Zerwę dla ciebie tyle lew koni, ile tylko uda mi się unieść. Bez ciebie było strasznie, mamusiu. Och, Zuzanno, powiedziała Ania, kiedy Zuzanna przyniosła jej kolację. Co za świat! Piękny, ciekawy, cudowny. Czy ty też tak sądzisz? Zgodzę się z panią powiedziała zuzanna myśląc o ślicznych plackach z owocami leżących w spiżarni że jest całkiem znośny.